Może innego z czapeczki? To zaraz zejdzie. To wiesz co? Pytania nie wchodzą, czyli pełnym zdaniem. Ja bym chciał właśnie, żeby tam było mało ględzenia, dużo obrazków. Już? Jak już muszę udzielać wywiadów, jak już muszę mówić o sobie, to staram się nie mówić o sobie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że nadszedł czas takiej wiwisekcji i wszyscy czekają na to, żeby ktoś opowiedział, co mu w duszy gra. To, co mi w duszy gra, to ja sobie rysuję. Jak pan sen osiąda, tak jak pan sen. Było to dawno, dawno temu. Właśnie chyba wyginęły mamuty, a ja miałem dylemat, na jakie studia się udać. No i zdecydowałem się, a właściwie rodzice zdecydowali, żeby iść na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. I o dziwo zdałem za pierwszym razem, ale szybko zorientowałem się, że wybitnym architektem to ja nie będę, niestety. I zacząłem kombinować, co by jednak robić takiego bardziej sensownego w życiu. A ponieważ rysowałem właściwie od dziecka i bez przerwy i ciągle przy każdej okazji miałem ołówek w ręce, to pomyślałem sobie, że może spróbuję wysłać moje rysunki do jakichś magazynów i czasopism. Nie było ich wtedy wiele i zacząłem je wysyłać jako student już pierwszego roku. No i dostawałem ciągle zawiadomienia, że na drugie jeszcze za wcześnie, takie eleganckie, żeby nie powiedzieć, że im się nie podoba. Ale w końcu któregoś dnia, i był to jeden z milszych dni w moim życiu, dowiedziałem się, że pismo Student chce opublikować jakiś jeden rysunek. No i tak to się zaczęło. Jak brzmiało pytanie? Z cenzurą to w ogóle, z mojego punktu widzenia, to nie był jakiś wielki dramat. Ponieważ, jak pamiętam, to cenzorzy bardziej się bali mnie niż ja cenzorów. Były to z reguły jakieś takie wystraszone panienki po polonistyce, które nie mogły sobie znaleźć pracy i szły do cenzury. I były ciężko przerażone, kiedy musiałem mi coś zdjąć, a je musiałem pocieszać, żeby się nie przejmowały, że jak muszą mi zdjąć, no to się mówi trudno, bo narysuję następny. I oczywiście ja miałem dość komfortową sytuację, bo o wiele gorzej mieli ci, którzy, nie wiem, robili film przez 2 lata i później ten film im zdejmowano. No to wtedy rzeczywiście można się było wkurzyć. Natomiast w moim wypadku nie był to wielki problem. Nawet powiem więcej, że mnie to dowartościowało zawsze, kiedy rysunek był zdjęty, ponieważ czułem się tutaj niezwykle ważny i czułem, że walczę z reżimem intensywnie. Oczywiście mówiąc serio, to było to troszkę upokarzające, kiedy ktoś decydował o tym, co mi wolno, czego mi nie wolno. Ale z perspektywy czasu to wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że było bardzo trudno sprecyzować, co w tamtym czasie było wolno, czego nie było wolno. Te zapisy mieli cenzorzy, ale one były niezwykle nieprecyzyjne. Do dzisiaj pamiętam taką sytuację. Miałem wystawę w Katowicach i okazało się, że odwiedziła tą wystawę jakaś wycieczka, delegacja towarzyszy radzieckich, którzy napisali pełen oburzenia list do miejscowej cenzury, że jeden rysunek godzi w Sojusz Polsko-Radziecki, tylko że nie określili, o jaki rysunek chodzi. No i zostałem wezwany do cenzury. Oni powiedzieli, że trzeba zdjąć rysunek, który godzi. A ja powiedziałem, proszę bardzo, nie mam problemu, tylko powiedzcie mi, który. A oni powiedzieli, że nie wiedzą, który. Przyszliśmy razem na wystawę i długo zastanawialiśmy się, o który rysunek chodzi. Nikomu nic nie przychodziło do głowy. No i w końcu ja powiedziałem, panowie, musicie coś zdjąć. Zdejmijcie cokolwiek, a później będziecie mieli wytłumaczenie. No i rzeczywiście tak się zdarzyło i do dzisiaj nie wiem, który rysunek godził, a który nie godził we wspomniane wyżej sojusze. Thank you.
No bo... Albo na przykład dzwoni do mnie ówczesny redaktor naczelny Szpilek i mówi mi, to jest troszkę przerażony, że mają problem, ponieważ na jednym rysunku facet, który leży w łóżku, przypomina komendanta Milicji Obywatelskiej w Warszawie. I czy oni mogą mu dorysować wąsy? No i ja w swojej dobroci powiedziałem, a dorysujcie mu wąsy, co mi tam zależy. No i rysunek poszedł, komendant się zirytował. Skąd ten pomysł? Ale pomysł na co? Stan wojenny zastał mnie akurat na Kongresie Kultury Polskiej. Zaprosił mnie tam Andrzej Wajda, który był jednym z organizatorów tego niezwykle istotnego jak na tamte czasy przedsięwzięcia. I kiedy stan wojenny zaczął trwać i nic nie wskazywało na to, że szybko się skończy, no miałem poważny dylemat, ponieważ był bojkot mediów. Nie wypadało pokazywać się, czy to w prasie, czy to w telewizji. No i wtedy pomyślałem sobie, że trzeba znaleźć jakiś patent na życie. I dowiedziałem się o tym, że istnieje małe pomieszczenie, dosłownie 20 kilka metrów kwadratowych przy ulicy Świętego Jana. No i złożyłem podanie o prywatną galerię i o dziwo dostałem pozwolenie. Później się dowiedziałem, że to było nawet logicznie uzasadnione, bo wtedy takich, nazwijmy, ludzi, z którymi nie wiadomo było, co zrobić, to albo się im dawało paszport, żeby mogli wyjechać i nie bruździli w tym przodującym systemie, albo też dawało im się możliwość jakiegoś innego zajęcia. Dlatego wielu wtedy dostawało zezwolenie na różne, nazwijmy to, prywatne biznesy, żeby się tym zajęli i nie przeszkadzali i nie zajmowali się jakąś opozycyjną działalnością. Zawsze wszyscy mnie pytają o tematykę rysunków. Mówiąc szczerze, ja nigdy się nie zastanawiam nad tematem. Po prostu to, co mi przyjdzie do głowy, to rysuję. Jeżeli uznam, że jest to warte tego, żeby poświęcić chwilę czasu na zrealizowanie tego pomysłu. Natomiast później to jakimś cudem układa się w pewne cykle, w pewne tematy. W zasadzie nie ma takiej tematyki, która by powodowała u mnie coś w rodzaju autocenzury. Natomiast, no oczywiście, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że redakcje, z którymi współpracuję, mają pewne zastrzeżenia i preferencje. I trudno do pisma, które jest niezwykle eleganckie i nobliwe, dawać rysunek jakiś bardzo rozerotyzowany albo bardzo ostry od strony, nazwijmy to, obyczajowej. Tak prawdę mówiąc, to w ogóle mnie nie interesuje to, czy rysunek jest kontestujący, ostry, kontrowersyjny. Mnie interesuje przede wszystkim, żeby był fajny pomysł, żeby ten pomysł był świeży, inteligentny, zabawny. A jeżeli przy okazji jest ostry, to jest sprawa drugorzędna. To, co robię, wychodzi samo z siebie. To znaczy, nie jest moim założeniem podglądanie kogokolwiek, nie jest moim założeniem krytykowanie kogokolwiek. Po prostu jest to pewna umiejętność, która na szczęście zdarza się dość rzadko, która pozwala na zabawny komentarz do rzeczywistości.